No, motywacja, zwłaszcza do sportu, z mojego doświadczenia musi wychodzić gdzieś tam wewnętrznie z nas, powiedzmy, nie? Że to my chcemy coś osiągnąć. Nie ma tak, że od razu pójdziemy i wszystko jest super. Zwłaszcza jak ktoś nie miał, tak jak ja, wiesz, kontaktu ze sportem wcześniej, no to jednak to ciało totalnie nie umie się ruszać. Myślę, że naprawdę tych sportów jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chodzą słuchy, że sport należy dawkować z umiarem. I dziś pogadamy sobie o tym właśnie, jak utrzymać ten zdrowy balans w robieniu formy. Ja nazywam się Klaudia Kołodziejczyk, w internecie jestem znana jako Szeja. Jestem Asia i możecie mnie znać jako Satinwa. Jak zaczynałam, to długo zastanawiałam się, jakie są sposoby na utrzymanie formy przez kilka lat. Nie tylko na lato, kiedy każdy z nas ma taką motywację i zaczyna trenować, ale też właśnie w dłuższej perspektywie i wydaje mi się, że ty jakby znalazłeś ten złoty środek. Wiesz co, no tak, u mnie ten sport tak naprawdę przewija się bardzo długo, bo z większymi lub mniejszymi przerwami, no ja trenuję tak naprawdę od początku szkoły podstawowej, więc u mnie to jest już troszkę kwestia nawyku, że ja nie mogę żyć już trochę bez sportu, nie? Że on już jest tak jakby głęboko osadzony w moim życiu, że ja źle się czuję ze sobą, jak nie trenuję. Jednak sport to jest masa, wiesz, pozytywnych emocji, wiesz, endorfiny i w ogóle, że w momencie, kiedy tego nie mam, czuję taki niedobór, deficyt. I potrzebuję tego. I tak jak mówię, ja trenuję bardzo długo, bardzo różne sporty i teraz już to jest kwestia po prostu tego, żeby dobrze się ze sobą czuć tak naprawdę. Ale to jest akurat ciekawe, bo ja zaczynałam totalnie jako osoba nienawidząca sportu, no nie? Jako dziecko, proszę. Totalnie gardziłam wszelkimi aktywnościami. WF to był mój ostatni przedmiot, na który lubiłam chodzić. Wow. Tak, także wszystko się zmieniło dopiero z czasem. Mhm. Ale ty przez to, że zaczynałaś chyba tak wcześnie, no jako dziecko tak naprawdę, to nie miałaś chyba takiego celu, że musisz schudnąć właśnie, czy wiesz, lepiej wyglądać, tylko robiłaś to raczej z innych, no nie, pobudek. Wiesz co, u mnie to było tak, że ja faktycznie w tym sporcie byłam od dziecka. Mi często właśnie nauczyciele czy trenerzy mówili, że jestem zdolna, ale leniwa. I faktycznie tak było, że ja wiem, że ja mam na przykład predyspozycje sportowe, że na przykład łatwo mi przychodzi budowanie sylwetki, czy jak chcę osiągnąć jakiś cel, to osiąganie go, ale jako dziecko w ogóle mi na tym nie zależało. Wiesz, ja chodziłam do szkół sportowych, a chodziłam do, właśnie do szkoły podstawowej, trenowałam gimnastykę artystyczną i tam też brałam udział w różnych zawodach. Ale mi nigdy na tym nie zależało, żeby, wiesz, być tam gdzieś wysoko w rankingu, tylko po prostu ja lubiłam sobie trenować i tyle. I na tym się kończyło, tak samo jak w gimnazjum trenowałam lekkoatletykę, zawsze trenerzy mnie tam pchali na te zawody wszystkie, mówili, ja akurat biegałam wtedy sprinty i mówili tam, no dawaj, dasz radę, pobijesz. A mi nigdy się nie chciało, jakby wiesz, zawsze robiłam to dla siebie, aniżeli dla jakiejś tam gratyfikacji czy dla sylwetki, tylko po prostu faktycznie dla tego samopoczucia. Później troszkę z czasem się to zmieniło, jak skończyłam gimnazjum, bo jednak w gimnazjum, no właśnie, to była szkoła sportowa, więc troszkę byłam przymuszana też odgórnie do tych treningów. No tak. Później jakby skończyłam gimnazjum, no to już musiałam wyjść z własną inicjatywą, dobra, zapisuję się na siłownię, dobra, idę na tą siłownię, albo idę zrobić jakiś trening generalnie, więc już troszkę się to zmieniło, no i wtedy tak naprawdę, powiedzmy, że życie zweryfikowało, że też w momencie, kiedy to nie jest narzucone z góry, to wcale nie jest tak łatwo wplatać ten sport regularnie bardzo w swoje życie. I że to jest jednak troszkę bardziej problematyczne, niż się wydaje tak naprawdę. Ale to jest fajne, co powiedziałaś, bo podkreśliłaś to samopoczucie, że jakby trenowałaś dlatego, że się dobrze czułaś, nie dlatego, że ktoś ci kazał być najlepszą, tak, a raczej oczekiwał tego od ciebie, tylko właśnie dlatego, żeby się lepiej czuć. I właśnie myślę, że to jest jeden z takich podstawowych jakby kierunków myślenia o zdrowym trybie życia, czy też treningu, żeby utrzymać tą formę na dłuższy okres niż po prostu rok, dwa lata, czy nawet kilka miesięcy. No tak, nie? Dokładnie. W sensie ja uważam, że to nigdy nie działa na nas dobrze w momencie, kiedy to ktoś nam narzuca, co powinniśmy robić, co trzeba zrobić. Że jakby motywacja, zwłaszcza do sportu, z mojego doświadczenia musi wychodzić gdzieś tam wewnętrznie z nas, powiedzmy, nie? Że to my chcemy coś osiągnąć. Miałam w swoim życiu taki okres czasu, kiedy właśnie, powiedzmy, że miałam niską samoocenę, gdzieś tam wynikało z różnych czynników. Miałam niską samoocenę, źle się czułam sama ze sobą. Gdzieś tam czułam, że ludzie narzucają mi to, jak powinnam wyglądać. I to był jakby najgorszy moment w mojej karierze sportowej. Wyglądałam wtedy faktycznie najlepiej, dlatego że czułam taką presję, że faktycznie robiłam trening za treningiem. Trzymałam dietę, tak wiesz, pod kurek. No ale
faktycznie wyglądałam dobrze, natomiast czułam się fatalnie. Wszystkie moje wyniki były, wiesz, w dolnej granicy albo pod dolną granicą, wyniki gdzieś tam badań. No i też padłam z zaburzenia odżywiania. I bardzo jakby wspominam ten okres jako naprawdę jeden z gorszych w moim życiu generalnie. A to wszystko wzięło się z tego, że na chwilę dałam się właśnie wciągnąć w te oczekiwania innych, nie? Względem tego właśnie, jak powinnam wyglądać przede wszystkim, bo gdzieś tam o to chodziło. No i no, to jest bardzo zgubne. Ale ty wtedy nie oczekiwałaś też od siebie, jakby sama, tylko jakby byłaś pod takim wpływem otoczenia, czy jakby sama też zaczęłaś też odczuwać to, że ty chcesz wyglądać w jakiś konkretny sposób przez to, że ktoś ci narzucał to? Wiesz co, sama sobie narzucałam też tą presję pod tym względem, że ja też, jako że ta moja samoocena troszkę była niższa, no to chciałam, żeby, wiesz, wszyscy uważali, mimo że ja o sobie uważałam nie najlepiej wtedy, to chciałam, żeby wszyscy inni dookoła uważali, ale ona jest, wiesz, ogarnięta, wysportowana, no tak. Ale ma, wiesz, życie poukładane, że też bym chciała być taki jak ona, nie? Że tak jak mówię, z tego, że sama miałam słabe mniemanie o sobie, chciałam, żeby inni nie zauważali tego i chciałam tak troszkę zakryć pod taką łatką właśnie, wiesz, że tutaj idealna dziewczyna, nie? Tutaj życie od linijki, a zupełnie tak to nie wyglądało i wewnątrz, no nie było to zupełnie zdrowe, nie? A jak ci się udało w ogóle wyjść z tego? Wiesz co? Dobre pytanie w sumie. Chyba w momencie, kiedy zaczęłam jeszcze bardziej nie lubić siebie po prostu, to gdzieś tam ja dużo rzeczy sobie, wiesz, przepracowuję w głowie. I w momencie, kiedy zaczęłam zauważać na przykład, bo naprawdę czułam się fatalnie i to bardzo oddziaływało na innych ludzi dookoła mnie. W sensie ja, mimo że na co dzień jestem raczej bardzo taką przyjazną, przyjacielską osobą, sympatyczną, to zaczęłam się robić taka, wiesz, chamska, taka wredna po prostu, gdzie nigdy taka nie byłam. I tak zaczęłam myśleć, o co ci chodzi, dziewczyno? Czemu ty tak, wiesz, czemu na przykład tak się odezwałaś do tej osoby? Albo czemu robisz to? Nigdy to tak nie robiłaś, nie? I zaczęłam sobie gdzieś tam w głowie to przepracowywać i doszłam do wniosku, że no, moje samopoczucie i to, wiesz, jak się czuję wewnętrznie, jak moje ciało się czuje, że gdzieś tam się to zapada wszystko, że to właśnie działa na mnie tak niszcząco. I po prostu zaczęłam, wiesz, powoli wychodzić z tego i faktycznie udało mi się, dzięki temu, że przepracowałam to w głowie, udało mi się wyjść z tych jakichś złych nawyków, no nie? Całe szczęście, bo to też nie jest takie proste, nie? No nie. Większość osób jakby ma z tym problemy, nie? Że jak już wejdziesz w takie bagno, no to bardzo ciężko się z tego wyciągnąć. No ja się akurat bardzo cieszę, że gdzieś tam od małego moja mama nauczyła mnie tych po prostu zdrowego patrzenia na jedzenie. I nigdy nie miałam na szczęście takich zapędów, żeby właśnie no myśleć o jedzeniu w jakiś emocjonalny sposób, czy też traktować chudość, redukcję, wygląd w ogóle jako drogę do osiągnięcia czegoś. Dużo osób właśnie tak to traktuje i też sprowadza ten cały styl życia, jakim jest zdrowy styl życia, żywienie, treningi, właśnie tylko do tego, no, otoczki, jaką wokół siebie robimy, no nie? To, co powiedziałaś, że ty chciałaś pokazać innym, że, tak, że potrafisz, że jesteś silna, że potrafisz utrzymać formę, a to niewiele miało wspólnego tak naprawdę z rzeczywistością. I no niestety tak, dużo osób się właśnie w tym gubi, no nie? Wszystkim. To właśnie było coś na zasadzie takiej, że wiesz, ja powiedzmy, że miałam taką ranę w sobie i próbowałam nakleić, wiesz, taki plasterek. Zamiast najpierw zagoić tą ranę, tak jak się powinno, to próbowałam nałożyć na to plaster, żeby po prostu nikt nie widział, że tam jest pod tym rana. A wszyscy tak naprawdę i tak gdzieś tam, wiesz, jak się przyjrzeć, no to było to widać, że coś jest bardzo nie tak. No i wychodziło to, no nie? Właśnie w takich chwilach słabości, kiedy wybuchałaś, no to było to pewnie tak, mocno tak, widać. Tak, dokładnie. Na szczęście, no mówię, to nie był długi etap w moim życiu, bo tak naprawdę no pół roku, rok. To jak na zaburzenie odżywiania, no to nie jest jakoś bardzo długo, bo naprawdę z tym ludzie potrafią się Kilka dobrych lat zmagać, albo nawet więcej. Albo na przykład, wiesz, zmagają się rok, a po roku mają znowu powrót, nie? Tak. Ja tak miałam, że to był taki okres, później jakby stwierdziłam, dobra, ogarniam się, Klaudia, przestań, jakby to nie jest istotne. Bądź szczęśliwa sama ze sobą i faktycznie od tego momentu już tak udaje mi się te zdrowe nawyki trzymać i nie popadać w jakieś tam właśnie skrajności, no nie? Postawiłaś siebie, no nie, na pierwszym miejscu. Tak, no wtedy. Dokładnie. A jak u ciebie to wyglądało, jeśli chodzi o przygodę sportową? No bo mówisz, że nie lubiłaś sportu. Wiesz co, ja stricte zaczęłam trenować, w ogóle to było postanowienie noworoczne, więc najbardziej typowe jak się da po prostu. Oczywiście redukcja.
schudnięcie i tak dalej. Wtedy wchodziła taka moda na siłownię, więc ja też się zapisałam na siłownię. Przeprowadziłam się akurat do Warszawy, więc też jakby nowe środowisko i tak dalej. I początkowo treningi siłowe mega mi się spodobały. Do tego stopnia, że ja zaczęłam większą radość odczuwać z samych treningów i jakby przebywania na tej siłowni niż z efektów. I tak naprawdę pierwszych efektów nie miałam przez rok, dwa lata. Nie schudłam. No, ja miałam podobnie. No, nawet można by powiedzieć, że przytyłam i zrobiłam masę mięśniową, bo mięśniową, ale wtedy jakby ja tego nie widziałam, no nie? To był zbyt początkowy etap. I gdzieś po drodze przestałam po prostu zwracać uwagę na to, jak wyglądam, bo czerpałam samą radość z tej aktywności i byłam w ogóle w szoku, że to daje mi taką radość, bo to był pierwszy raz, kiedy cokolwiek robiłam z przyjemnością, co ma wspólnego ze sportem. Więc tak to się tak naprawdę zaczęło. Potem to było tak, że ja wracałam z siłowni, wchodziłam na internet i zaczynałam czytać i szukać tego, co mnie akurat interesowało. A i tak się gdzieś zrodziła ta pasja, potem też do kształtowania sylwetki. No i potem tak to się wszystko pociągnęło. Kiedy ta, wiesz, wiedza już zaczęła rosnąć, no to też bardziej świadomie pewnie niektóre rzeczy robiłam. Na początku, jak każdy, pewnie popełniałam masę błędów, ale myślę, że to znalezienie przyjemności właśnie z jakiejś dyscypliny, sportu, to było coś, co no, u mnie uwarunkowało to, że ja w tym zostałam i to nie było chwilowe rozwiązanie, tylko jednak zatrzymałam się na dłużej przy tym. Dokładnie, to jest właśnie to, że żeby nie, wiesz, moim zdaniem branie siłowni jako właśnie tak na przykład zrobienie formy na lato, a później już, wiesz, rzucenie tego, to w sensie każda motywacja jest dobra, jeśli działa, powiedzmy. Więc jeśli komuś zależy faktycznie na to, żeby wyglądać w lato dobrze, a później już sobie, wiesz, folgować, no to okej, nie? Ale jeśli chcemy tak utrzymać to faktycznie, to musi płynąć z tego, moim zdaniem to nie może być motywacja, że chcę coś osiągnąć, tylko że lepiej, jak to właśnie płynie z ciebie, że ty chcesz, wiesz, właśnie na przykład dobrze się poczuć przez tą siłownię, nie? I że sam ten trening sprawia ci radość, a nie myślenie o celu, który możesz osiągnąć, sprawia ci gdzieś tam radość, nie? Tylko że sam ten wysiłek, a naprawdę jakby różnych rodzajów sportu jest tyle, że uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo naprawdę no, tego jest masa. Tego jest masa, zwłaszcza jak się w jakimś dużym mieście mieszka, no to tych możliwości jest od groma naprawdę. No, jeszcze samemu w domu nawet można sobie wiele rzeczy zorganizować, także to jest naprawdę, no teraz, zwłaszcza w tych czasach, no jest to turbo proste. Tak, dokładnie, powiedzieć, że wchodzisz sobie, wiesz, w internet, wpisujesz sobie jakiś tam trening domowy i faktycznie, wiesz, masz treningi z gumami, masz treningi z jakimiś obciążeniami domowymi. Tak, masz yoga. Yoga na przykład, masz masę trenerów jakby też, którzy działają właśnie w internecie, mogą ci rozpisać plan domowy. Tak. Jest naprawdę bardzo dużo opcji i nie potrzeba tak naprawdę wiele sprzętu nawet, żeby faktycznie fajną formę móc sobie zrobić, no nie? Tylko tak naprawdę no, wystarczy chcieć. Chęci, no nie? To jest najważniejsze. No, a jak mówiłaś, że zaczynałaś na siłowni, to zaczynałaś sama z trenerem? Czy... Sama. Sama. Właśnie to było tak, że... Znaczy... Poniekąd sama, poniekąd z trenerem. Nie miałam takiego trenera personalnego, tylko bardziej to było na zasadzie, że mój znajomy pracował na tej siłowni, on mnie poznał z innymi trenerami, którzy tam byli, więc oni gdzieś tam, jak miałam jakieś pytania, tak, to oni zawsze gdzieś tam się pojawiali. No i wiesz, jakoś to tam poszło. No ja też bardzo dużo właśnie, to był ten etap, kiedy oglądałam na YouTubie filmiki instruktażowe i gdzieś szukałam tej wiedzy, więc to się z czasem gdzieś tam wyrobiło. Potem też im więcej osób poznawałam z tego środowiska, tym więcej tak naprawdę się uczyłam i tym bardziej mnie to jarało, więc no gdzieś tam tak się to budowało, no nie przez kolejne lata. Czyli nie miałaś na przykład czegoś takiego, że zaczynałaś i totalnie złą techniką robiłaś, nie? Na przykład nie, no jakieś ćwiczenie. Nie, na pewno moja technika nie była, wiesz, idealna, bo to nie ma tak, że od razu pójdziemy i wszystko jest super. Zwłaszcza jak ktoś nie miał, tak jak ja, wiesz, kontaktu ze sportem wcześniej, no to jednak to ciało totalnie nie umie się ruszać. Niekiedy no nawet, i też jest, wiesz, słabsze, bardziej podatne na różne przeciążenia, bodźce i tak dalej, nie? Tak, ale no powiedziałabym, że to nie była jakaś mega koślawa technika. Też ja od samego początku, nie wiem, nie pamiętam teraz, skąd mi to przyszło, ale ja wiedziałam, że muszę ćwiczyć przy lustrze i muszę kontrolować cały czas to, co robię. Gdzieś nagrywałam się i tak, wiesz, porównywałam to sobie potem, gdzieś próbowałam poprawiać tą technikę. No i myślę, że tak to, wiesz, na początku fajnie wychodziło. Fajnie, bo tak rozsądnie, nie? Że właśnie nagrywałaś się, analizowałaś, ja właśnie robiłam podobnie, z tym, że ja nie miałam znajomego trenera, więc początki na siłowni miałam zupełnie sama.
I też nie było jakoś tragicznie, w sensie nie nabawiłam się nigdy żadnej takiej poważniejszej kontuzji ani nic. Natomiast pamiętam, że problematycznym ćwiczeniem dla mnie na przykład były przysiady. To znaczy, że zawsze jak robiłam przysiady, to później tak mnie lędźwie bolały, że ja naprawdę nie mogłam się schylić, nie? A ty Ja mówię, dobra, chyba powinno boleć, ciężki trening na siłowni, nie? Ale to zupełnie nie o to chodziło, nie? W sensie po prostu technika była zła faktycznie. No i zaczęłam się bardziej interesować, właśnie bardziej analizować tą technikę, podbijałam do jakichś trenerów na siłowni, żeby mi pomogli i faktycznie okazało się, że plecy nie muszą boleć, jak robisz przysiady, nie? A wręcz no, nie powinny absolutnie boleć. Ale no, gdzieś tam te początki mają to do siebie, że w momencie, kiedy rzucasz się w sumie na głęboką wodę i chcesz robić sama, no to różnie to wychodzi, nie? Ale właśnie najważniejsze jest to, żeby w porę, wiesz, nie zrobić sobie krzywdy i w porę jakby dać sobie też pomóc, nie? No, właśnie, czy to przez trenera na siłowni, czy nawet samemu faktycznie dowiadując się, analizując i gdzieś tam, wiesz, ale też mi się wydaje, że ogólnie siłownia nie jest sama zagrożeniem, bo dużo dziewczyn, kobiet boi się pójść na siłownię, że zaraz sobie zrobią krzywdę, no nie, bo jest ciężar. A bardziej mi się wydaje, że to jest jednak kwestia tego, że one przesadzają z ilością samych ćwiczeń i czasami też są to ćwiczenia w domu, nie tylko na siłowni. I one bardziej prowadzą do samych kontuzji, bo ten organizm jest wycieńczony, niż samo to, że po prostu pójdą na siłownię i wezmą te hantle w dłoń. Bo to też początkowo, mówmy się, nie są duże ciężary, którymi kobiety zwłaszcza mogą operować. No, dokładnie. Chociaż w twoim przypadku mogło być inaczej. Bo to już miałaś jakieś podstawy, no nie? Wiesz co, ja pierwszy rok też robiłam na bardzo małych, z tego co pamiętam, że też robiłam na bardzo małych obciążeniach. Mhm. Ja dużo robiłam takich ćwiczeń właśnie głupich, teraz z perspektywy czasu bym powiedziała. Czyli wiesz, masa właśnie jakichś takich wymachów z obciążeniem, nie wiem, kilowym, nie? I jakby to jest fajne, na przykład jak masz trening domowy, to faktycznie jest to fajne ćwiczenie, bo nie wymaga dużo sprzętu i w ogóle, nie? Ale w momencie, kiedy ja idę na siłownię i mówię, dobra, zrobię gigamocny trening i wiesz, robię 15 serii wymachów nogą, no to nie jest, wiesz, to nie tak do końca powinno wyglądać, nie? Więc gdzieś tam popełniałam dużo takich właśnie amatorskich błędów, powiedzmy. Tak samo nie chciałam się ruszać, nie chciałam ruszać jakichś tam, wiesz, większych właśnie sztang. Mówię, na początku zaczęłam z tymi przysiadami, no to też najpierw z samym gryfem, później, wiesz, tam z piątkami, stopniowo. W ogóle tak bardzo stopniowo. Martwy ciąg, no to pierwszy zrobiłam tak naprawdę chyba po 2 latach w ogóle chodzenia na siłownię, nie? Że tak naprawdę powolutku sobie w to wchodziłam, nie śpieszyłam się. I jakby to fajnie wychodziło. Generalnie te sporty się bardzo często zmieniały, przewijały się bardzo różne, a siłownia była zawsze gdzieś tam dla mnie dodatkiem mimo wszystko. No, z małymi tam okresami, kiedy na przykład pół roku chodziłam tylko na siłownię, nie? I bardziej się skupiałam na tych ciężarach, a później stwierdzałam, dobra, po co mi te ciężary, idę sobie na rurę, nie? No. Później mówię, dobra, nie chcę mi się na rurę, idę na siatkówkę, nie? I tak co pół roku, rok faktycznie zmieniałam te sporty i potrzebowałam jakby, wiesz, dużej ilości bodźców. Dlatego też myślę, że naprawdę tych sportów jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Że ja na przykład potrafię znaleźć naprawdę 10 różnych sportów, które są dla mnie fajne, gdzieś tam podobają mi się. Myślę, że każdy jest w stanie znaleźć choć jeden taki sport, nie? Tak, zdecydowanie. Ale też to jest to, że często sporty można też uprawiać niejako w wolnym czasie. To nie jest tak, że musimy mieć stricte zaplanowane, że właśnie idziemy na siłownię. Tak. Ale trzeba też się nauczyć spędzać wolny czas aktywnie. Czy to chodząc na spacery, jeżdżąc na rowerze, na rolkach. Jest mnóstwo takich aktywności, które mogą nam właśnie pomóc w tym utrzymaniu tej formy. Dokładnie. Ciała w dobrej kondycji. Tak, to może nawet przypadkowo wychodzić tak naprawdę. Tak. Dużo osób gdzieś tam zainteresowanych sportami pytała się mnie, jak ty takie nogi zbudowałaś, jak ty takie czworogłowe, skąd te mięśnie? A ja mówię, wiesz co, że w sumie, bo ja nawet nigdy tak nie bodźcowałam tych czwórek. Mhm. Ja uważam, że właśnie moje czwórki najbardziej i nogi w ogóle zbudowały się najbardziej jeżdżąc na rowerze po prostu. Bo ja miałam taki okres w życiu, kiedy tam przez 2-3 lata praktycznie codziennie, jak była dobra pogoda, jeździłam na rowerze do szkoły. Gdzie w jedną stronę miałam 20 km. Nieźle. Więc w tą i z powrotem 20 km dziennie, no to jest trochę, nie? Tak. Więc przy okazji dosłownie robiłam sobie, wiesz, trening. Naprawdę moje mięśnie nóg płonęły za każdym razem, bo jeszcze pod górkę miałam w jedną stronę, więc po prostu umierałam tam o tej 6 rano, jak jechałam do szkoły. Dobre na rozbudzenie się. Tak, bardzo dobre na rozbudzenie. Później tylko taka spocona przyjeżdżałam, a jeszcze nie było prysznica, więc gdzieś tam się ratowałam, wiesz, ten. Ale się na przykład to wynikało z tego, że ja nie lubię tracić czasu i wiesz, autobusem jechałam tam z mojej wsi, wiesz, 2 godziny prawie, a rowerem sobie jechałam godzinę. No to mówię, o,
zaoszczędzę czas, zrobię trening, no lepiej być nie może, nie? No właśnie, dużo osób mówi, że nie masz czasu, no nie no ma właśnie, trening. A faktycznie, trzeba... rowerkiem do pracy nawet się przejechać, wiesz. Szukanie rozwiązań, no nie? Szukanie rozwiązań, a jeszcze wiesz, korki sobie mijasz. Tak. Jesteś wiele szybciej, oszczędzasz czas. Jesteś eko. Jesteś eko, tak. Więc to wiesz, no tak naprawdę jak ktoś chce, no to znajdzie sposób, nie? Zdecydowanie. Na przykład Tomek, mój chłopak teraz sobie, jak chce spalać sobie więcej kalorii, to sobie na przykład zamontował bieżnię pod biurko. I mówi, chce być bardziej aktywny, więc on ma takie przesuwane biurko, że może sobie góra, tak, dół je montować. I jak chce sobie, wiesz, pochodzić, chce się gdzieś tam rozbudzić czy coś, to sobie biurko wysuwa na górę, stawia sobie bieżnię i sobie chodzi na tej bieżni, nie? No, ale nawet, wiesz, jak oglądasz serial, to nie musisz leżeć na kanapie. Tak, i dokładnie. Nie wiem, seriali ja obejrzałam na bieżni albo na rowerku. No właśnie, domu, no. Dokładnie to robi, że po prostu jak nawet ma jakąś tam lekką pracę, gdzie nie musi się bardzo skupiać, bo to wiadomo, też trochę rozprasza jednak, jak chodzisz. Tak, tak. Jak nie musi się bardzo skupiać, a nic, to sobie, wiesz, stawia bieżnię i sobie robi kroki, nie? I mówi, no dzisiaj zrobiłem 20 tysięcy kroków na bieżni. Ja mówię, super, nie? I 20 tysięcy kroków, no to jest sporo. No nie, to jest 2 razy ponad przeciętna aktywność, no zalecana właśnie, zwłaszcza. A to jest tylko, wiesz, chodząc na bieżni tak, tak naprawdę. W trakcie, nie? No nie? I nie w trakcie tracisz... robienia czegoś. Nie tracisz czasu nawet, nie? Tak. Na ten trening, więc wystarczy tak naprawdę chcieć i szukać rozwiązań po prostu. No, a nie wymówek, bo to jest częsty problem. No i też dużo osób myśli, że trening to musi być zaplanowany, że od danej godziny i musi trwać tyle czasu, no nie? Czyli 2 godziny na przykład. Nie może trwać krócej, bo tak to jest bez sensu. A to niestety to jest suma takich małych aktywności, no nie? W ciągu całego, powiedzmy sobie, tygodnia, no, które daje nam to, ten efekt końcowy. No, dokładnie. No czasem taki zaplanowany trening też jest jakby opcją, nie? Wszystko zależy od naszego lifestyle'u, tego jak tak prowadzimy sobie dzień tak naprawdę. No bo no moim zdaniem właśnie zdrowy, sportowy, powiedzmy, tryb życia, no to jest taka bardzo indywidualna sprawa, bo nie ma takiego... schematu, no nie? Nie ma schematu, nie ma uniwersalnego rozwiązania, co robić albo czego nie robić. Wiadomo, że są jakieś tam wskazówki, powiedzmy, natomiast wszystko zależy od naszego lifestyle'u, właśnie tego, co lubimy, czego nie lubimy, co chcemy, czego nie chcemy, żeby to też było spójne po prostu z nami, z naszym stylem życia, nie? Nie, no niektórzy na przykład nie jedzą śniadanie, to też jest okej, no nie? Na przykład. Nie lubią jeść 5 posiłków dziennie i to jest właśnie to, że nie trzeba się słuchać takich sztywnych reguł gdzieś przez kogoś rzuconych, tylko po prostu dopasować to do siebie. Ja pamiętam, że na przykład na studiach było tak, że no nie miałam czasu na to, żeby tyle gotować, jeszcze pracowałam, więc robiłam po prostu sobie 2 duże posiłki, a resztę to były przekąski. Fakt faktem zdrowa, bo wtedy też już zaczęłam gdzieś tam dbać o to żywienie, ale to były małe posiłki, no jakbym miała teraz jeść 5-6 posiłków dziennie, to chyba bym się zarobiła w tej kuchni. A teraz no to już bardziej tak sobie gdzieś to wyporcjowałam. Też pracuję z domu, wiadomo, więc to jest dość duże ułatwienie, więc te 3 posiłki dziennie, takie większe, wlatują. Ja się na tym najlepiej czuję. No dokładnie, więc to też jest no, bardzo indywidualne. No. Tak samo niektórzy lubią gotować i wiesz, chcą sobie gotować, niektórzy wolą na przykład catering sobie zamówić i to też jest okej, nie? Tak. Więc no to trzeba dopasować do siebie. No ja na przykład nie lubię gotować bardzo. Nie lubię gotować bardzo, ale gdzieś tam no jest to dla mnie na tyle istotne, że zawsze znajdę ten czas, nie? Żeby go poświęcić, żeby te posiłki sobie przygotować, żeby one były takie zdrowe, fajne, zbilansowane, bo też z czasem trochę zaczęłam traktować moje ciało jako taką właśnie, powiedzmy, niektórzy tak mówią, że jako świątynię, nie? Że właśnie no, byle czego do świątyni, wiesz, nie wnosisz. Nie wnosisz, no, tylko jakby starasz się, żeby to było wartościowe, no bo to jednak jest twoje ciało, masz jedno przez całe życie, więc warto o nie dbać, no nie? Zwłaszcza jak się coś stanie, no nie? To się dopiero zaczyna doceniać. No, no dokładnie, więc gdzieś tam warto sobie te nawyki budować. A uważasz na przykład, że lepiej się wrzucać na głęboką wodę, czy lepiej metodą małych kroków sobie Wiesz, co to zależy budować? Bardzo. Wiem, że jak jest się początkującą osobą po sobie na przykład, to no to wrzucenie się niejako na głęboką wodę to też podbudowuje tą motywację. Mhm. Ale trzeba też w tym wszystkim właśnie zachować ten zdrowy umiar, żeby fizycznie się nie zajechać, czyli nie wrzucać głodówkowego deficytu, czyli no po prostu gdzie będziemy, nasz organizm będzie wycieńczony po kilku dobrych dniach albo tygodniach właśnie takich treningów niskiej kaloryki, czy też właśnie zbyt intensywne treningi. Powiedziałabym, że to zależy właśnie od osoby. No nie, są osoby, które wolą stopniowo do czegoś dochodzić i to raczej powiedziałabym, że muszą po prostu wybrać i dopasowywać to do siebie. Ja na przykład po sobie wiem, że ja lubię większe tempo,
nie takie na pierwszy przykład jak ty, no nie? Czy tam jak się przygotowujesz do zawodów, czy też do jakiejś walki, że codzienne treningi, ale mimo wszystko wolę mieć ustalony jakiś konkretny plan i wiedzieć, że mam cel, do którego dążę, no nie? Mhm. Ja na przykład nie narzucam sobie takiej presji, że muszę codziennie zrobić trening, albo muszę koniecznie na tym wyjeździe zrobić trening, tylko ja mam takie podejście właśnie na luzie. To znaczy, że jak jestem gdzieś na wakacjach, powiedzmy, nie wiem, we Włoszech, no to patrzę sobie na przykład, czy jest w pobliżu jakaś siłownia, albo czy w hotelu jest opcja, wiesz, siłownią. Jak nie ma, to jest okej. Okay. Jak jest, no to super, będę mogła sobie pójść na trening. Jak nie ma, to też jest okej. Okay, że to nie jest dla mnie, wiesz, taki must have, że muszę, tylko na przykład jak nie zrobię treningu, no to po prostu powiedzmy, że na przykład pojeżdżę sobie rowerem, nie? Pozwiedzam zamiast gdzieś tam, nie wiem, autobusem, to po prostu sobie wynajmę rower i sobie rowerkiem pojeżdżę i będzie super, nie? Nawet lepiej niż autobusem, bo sobie no, więcej zobaczę, wiesz, tutaj się zatrzymam, tutaj coś poglądam, że to takie właśnie jest wszystko na luzie. A nawet jak nie ma opcji, żebym na przykład pojechała rowerem, czy bo cokolwiek, nie? Że po prostu nie mogę zrobić treningu i też mam małą aktywność w ciągu dnia, to też jest okej. Okay. Takie dni też mogą być, takie wyjazdy nawet też mogą być, wiesz, 2 tygodnie, nawet gdzieś tam na wakacjach, no to nie jest koniec świata, jak... Nie straci się formy, nie? No, straci się formy, a nawet jak się straci coś, to bardzo szybko się do tego wraca później. To nie jest tak, że to zaprzepaszcza zupełnie to, co zbudowałyśmy wcześniej, no nie? Dla mnie właśnie bardzo ważne jest, oprócz tego, że chcę, żeby moje ciało było silne i mocne, to żeby moja głowa też była silna i mocna, no nie? Czyli wiem, że jak potrzebuję sobie odpocząć, to po prostu sobie odpoczywam. Czyli na wyjeździe właśnie mogę sobie, wiesz, no powiedzmy, że skupić się bardziej na rozrywce niż na tym, jak na co dzień mam, wiesz, pracę, treningi, to ten wszystko. Ten rygor taki zostawiasz taki rygor, po prostu w domu, no zostawiam nie? w domu, 2 tygodnie mam zupełny luz, żyję sobie tak jak chcę, później sobie wracam i wiesz, i znowu gdzieś tam wchodzę w te rutyny moje, no nie? Ale nie masz jakby problemów, w sensie domyślam się, że nie masz, ale wiesz, dla odbiorców jakieś takie rady, jak wrócić do tej rutyny, bo dużo osób ma z tym problem, że jak już troszeczkę sobie gdzieś tam pofolguje, zwłaszcza po takiej dłuższej, restrykcyjnej, czy to diecie, czy treningach, no to potem ma jednak problem, żeby z powrotem gdzieś wrócić na te tory racjonalne, tylko często płynie już z tą falą, no nie? Tak, często tak jest. Ja tak nie mam z uwagi, myślę, na to, że ja nie lubię takiego stylu życia. W sensie źle się czuję w momencie, kiedy na przykład właśnie na wakacjach jem sobie dużo. Jestem we Włoszech, więc codziennie pizza, nie? I ja już później, wiesz, po paru dniach już nie mogę na to patrzeć. Ja mówię, ale bym zjadła sałatkę, nie? Ale bym zjadła coś takiego zdrowego, coś takiego lekkiego, dzięki czemu ja się czuję taka, wiesz, żywa, lekka właśnie. I czujesz, no nie? To jak zmieniasz nagle dietę na bardziej taką, właśnie jak jesteś na wakacjach. Tak, albo jakieś słodycze, czy coś takiego. Że ja, wiesz, po tych 2 tygodniach ja zupełnie nie mam ochoty już jest na to dość, patrzeć. No. Już mam dosyć, ja już chcę wrócić do, wiesz, do tego, co też było. Się tęskni za tym, do tej nie? sałaty, wiesz, kurczaka z ryżem, która nie? jest niby taka niedobra sama w sobie, ale tak masz na nią masz ochotę, że wiesz, czujesz, że no twoje ciało jakby tego się domaga, potrzebuje, nie? I że chcesz, właśnie chcesz wrócić do tej rutyny, do tych treningów, bo jakby po prostu dają ci tyle gdzieś tam radości, że czujesz, że twoje ciało się cieszy po prostu, nie? Tak, tak. Ani ci nie boli brzuch, ani czujesz się senna czy ospała. Zwłaszcza ja po diecie na przykład to widzę, że im więcej się je takich przetworzonych produktów, słodyczy, tym częściej jestem na przykład... Mało mam energii, no nie chcę mi się spać w ciągu dnia. Gdzieś to ciało też, no mam wrażenie, że gorzej reaguje ogólnie. Tak, tak, więc dokładnie. Więc zdecydowanie też ze względu na taką praktyczną część, wydaje mi się, że fajnie jest no, patrzeć na to jedzenie, że ono to nie jest tylko sałata. Patrzymy trochę szerzej, no nie? Na całą kwestię żywienia. Tak, tak, tak. No ja byłam w moim życiu na różnych dietach, jak już o tym mówimy i no uważam, że takie bardzo eliminacyjne diety, szczególnie dla osób początkujących, no mogą być bardzo niszczące. Bo ja byłam na przykład i na diecie wegańskiej i na zupełnie drugim spektrum, czyli na diecie ketogenicznej. I wiem, że i ta dieta, i ta bardzo gdzieś tam w dłuższym okresie czasu źle na mnie wpłynęły, nie? Właśnie, że zaczęłam troszkę inaczej to jedzenie postrzegać. No ale to znowu, zależy jakie kto ma cele, no nie? Bo wierzę, że niektórym się sprawdzi i dieta wegańska dobrze, wiesz, gdzieś tam suplementowana. I dieta ketogeniczna też wiem, że niektórym się gdzieś tam sprawdza, nie? Natomiast no... Właśnie to jest to, o czym mówiłyśmy, że dobór, no nie? Tego systemu żywienia pod siebie. Tak, natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że to są bardzo restrykcyjne diety.
i że samemu w momencie, kiedy nie ma się takiej wiedzy, no nie powinno się podejmować w ogóle kroków w tą stronę, no nie? Tylko gdzieś tam bazować na... zacząć sobie od małych nawyków i zobaczyć, czy one działają, jak się na nich czujemy i tak dalej, nie? A powiedz, jak u ciebie wyglądało to w ogóle w sprawach właśnie żywieniowych? Znaczy, ja sama nigdy nie byłam fanką jakichś restrykcyjnych diet, też właśnie przez moją mamę, która od zawsze mi właśnie wpajała, że zdrowe żywienie i jedzenie z umiarem jest dobre. Chyba najbardziej restrykcyjna dieta, której próbowałam, i to było bardzo dawno temu, to była dieta dość Dukana, wiecie, były te czasy, kiedy to wchodziło. Była popularna. Tak, ale no ja na niej wytrzymałam z jakiś tydzień, stwierdziłam, że wale to po prostu, to nie jest dla mnie. I ja zdecydowanie jestem po tej stronie zrównoważonej i polecam to każdemu, żeby jednak wybierać no z każdej kategorii produkty, czyli węglowodany, tłuszcze, białka i po prostu ze sobą łączyć, niż rezygnować na przykład z danej grupy produktów, czy to z węglowodanów, czy też z tłuszczy, tylko po prostu to ze sobą gdzieś tak bilansować. I mi się wydaje, że to u większości osób oczywiście najbardziej się sprawdzi, a zwłaszcza u osób początkujących, bo no wiadomo, są freaky, są osoby, które są zafiksowane na jakimś punkcie. I lubią też wierzyć w to, że na przykład ograniczenie pewnej puli produktów będzie na nich super działało. I oczywiście może tak być, ale no jednak wydaje mi się, że bezpiecznym wyjściem będzie dla większości jednak wybieranie tego zrównoważonego trybu, a przynajmniej spróbowanie tego. No i też myślenie o diecie w taki sposób niekrótkoterminowy, no bo fajnie jest utrzymać restrykcję przez tydzień, tak, dwa, miesiąc. To jest trochę tak, jak wiesz, idziesz na siłownię i od razu myślisz, że będziesz kulturystą. Tak. Nie, najpierw iść na tą siłownię, zobacz, czy ci się podoba w ogóle, nie, na tej siłowni. Jakby, czy wytrzymasz tam. Czy wytrzymasz tam, czy jakby w ogóle chcesz iść w tą stronę, nie? Zobacz, co na ciebie dobrze działa, co na ciebie źle. Może wiesz, zamiast być kulturystą, to będziesz wolał być, nie wiem, crossfitowcem. Dokładnie. Więc jakby najpierw musisz iść, obadać teren i zobaczyć, no nie? Więc tak samo myślę, że jest z dietami, że najpierw jakby ta podstawowa wiedza zupełnie, zacznijmy od podstawowej, zdrowej diety, a później gdzieś tam ewentualnie można kombinować, no nie? Tak, i zobaczyć, na czym się będziemy lepiej czuli, no nie? Po prostu w tym wszystkim. No, no ale to właśnie trzeba patrzeć tak długoterminowo, no bo jeżeli ktoś myśli o diecie w taki sposób, że okej, teraz będę przez 3 miesiące na keto, a potem to rzucam i wracam do normalnego trybu żywienia, no, to nie jest najlepszy pomysł. Niestety to nie wypali i też ten efekt jojo po prostu się pojawi. I to ma się przy każdej diecie, czy to właśnie jakieś no, takie mocno ograniczające. Po prostu musimy gdzieś nauczyć się budować te nawyki, przynajmniej u mnie się to najlepiej sprawdza i też po swoich podopiecznych gdzieś to widzę, że takie budowanie zdrowych nawyków jest najbardziej praktyczne i nie daje potem tego efektu jojo. Więc to jest taki, powiedziałabym, clue do utrzymania tej formy, żeby zbudować właśnie te zdrowe nawyki. A co sądzisz o cheatmealach na przykład? Jeżeli chodzi o cheatmeale, to ja powiem ci, nie jestem ich fanką. Nie lubię tego przekonania, że jest jeden dzień, kiedy możemy jeść dosłownie wszystko bez żadnych ograniczeń i takiej nauki w sobie, przekonania, że no, wtedy się kalorie nie liczą i wtedy w ogóle wszystko nam można. Ja zdecydowanie wolę i też tak polecam zazwyczaj wplatać, jeżeli na coś mamy ochotę, to do dnia codziennego i nie uczyć się najadania na zapas. Bo często cheat meal to jest takie, wiesz, muszę się przejeść. Nawet nie najeść. Muszę się przejeść czymś, żeby mieć satysfakcję z tego, żeby mi to starczyło na miesiąc, na tydzień, dwa, kiedy będę mógł znowu sięgnąć po to. No i też myślę, że cheat meal to jest takie dobry zapalnik, jeżeli ktoś ma skłonności do zaburzenia odżywiania. Nie wiem, tutaj ty się możesz o wiele z bardziej praktycznego punktu widzenia wypowiedzieć w tej kwestii, ale no, widzę tutaj bardzo dużą tendencję właśnie między zaburzeniami, a właśnie robienia sobie cheat meali. Trochę tak jest, to prawda. No ja miałam zaburzenia na przykład właśnie takie kompulsyjne na zasadzie, że bardzo się rzucałam właśnie na jedzenie, że na przykład potrafiłam sobie bardzo duży deficyt narzucać, a jednego dnia, powiedzmy, że pojawiał się taki niezapowiedziany cheat meal, tak, bo po prostu miałam taki wilczy głód w sobie, że od razu rzucałam się na wszystko, na wszystko, co miałam. I na przykład jak mieszkałam sama, no to jeszcze było pół biedy, bo nie miałam jakichś tam, wiesz, bardzo przetworzonych rzeczy, bo nie kupowałam ich po prostu. Natomiast jak byłam u kogoś albo mieszkałam z rodzicami, no to nie kończyło się, nie kończyło się to dobrze, nie? Że na przykład właśnie, nie wiem, 3 czekolady pod rząd nie było problemu dla mnie zjeść, nie? Gdzie to jest bardzo duża ilość generalnie, nie? I na tych 3 czekoladach absolutnie się nie kończyło, bo jeszcze były gdzieś tam, wiesz, jakieś chipsy, jakieś ciasteczka. Lody w międzyczasie, lody, i to naprawdę
no, ogromne ilości gdzieś tam kalorii w ciągu jednego dnia, nie? Więc wszystko, nawet to, co gdzieś tam, powiedzmy, ucięłam sobie wcześniej, tak, no to z bardzo dużą nadwyżką później tak jakby gromadziłam. No sobie, i też nie? Często to właśnie to jest to zgubne, że wyłącza się takie restrykcje na 6 dni, 7 jest takim właśnie popłynięciem i no, wszystko wraca, no nie? Czasami nawet może być w drugą stronę, jeśli przytyje, no nie? Przy takim trybie. Więc no, myślę, że jak najbardziej. Też zależy właśnie, jak to trzyma umiar. No ja na przykład nie potrafiłam go trzymać. Tak jak mówię, jak już zaczęłam, to już się kończyło, wiesz. Myślę, że jak wchodzą w grę emocje, jak chodzi o jedzenie, to ciężko mówić o umiarze, no nie? No, to prawda, to prawda. No, tak jak mówisz, że taka dieta 80-20, to znaczy, że gdzieś tam wplatanie w codzienne posiłki jakichś tam małych rzeczy, no to jest chyba najlepsze. Jeśli o to chodzi, że gdzieś tam lubisz czekoladę, okej, nie ma problemu. Jakby, nie musisz wiesz, jeszcze jeść jabłuszki, no nie albo trzech. Tak, tak, dokładnie. Chyba, że czekolada działa na ciebie tak zapalająco, że jak już zaczniesz, to nie możesz skończyć, nie? No to na przykład, wiesz, są też zamienniki, że jak lubisz smak czekolady, no to może spróbuj kakao z jakimś słodzikiem albo jakiś, wiesz, właśnie batonika nawet proteinowego, nie, o smaku czekoladowym, czy cokolwiek, że też trzeba szukać po prostu, nie, rozwiązań. Też jest bardzo dużo zamienników słodyczy, zdrowych zamienników. Tak. Już nie mówiąc o tym, że trzeba je po prostu robić w domu, jak są dostępne po prostu we wszystkich tak naprawdę w sklepach teraz. Tak, to prawda, że teraz naprawdę jest tego bardzo dużo. Czy to właśnie jakieś proteinowe, różne puddingi, jakieś serki i tak dalej, że to naprawdę jest... Już wszystkie nawet są proteinowe chipsy, także to już jest... Tak, że naprawdę już teraz, jeszcze parę lat temu było ciężko z tym, a teraz już naprawdę to wchodzi gdzieś tam do porządku dziennego i naprawdę, czy lubisz słodki smak, czy słony, czy lubisz właśnie chipsy, wszystkiego możesz znaleźć zamiennik po prostu, nie? No, ogólnie teraz jest o wiele łatwiej zrobić tą formę przy takiej dostępności tylu produktów, niż to było właśnie kilka lat wcześniej. No, więc dokładnie. Też zdecydowanie właśnie trzeba z tego korzystać. Dokładnie, dokładnie, że naprawdę tych zamienników i gdzieś tam fajnych opcji, z których można korzystać, jest naprawdę w bród. No i myślę, że tak jak mówisz, trzeba z tego korzystać, nie? A z każdym rokiem będzie się to gdzieś tam, myślę, rozwijać i będzie jeszcze łatwiej. Żeby utrzymać właśnie tą formę. Dokładnie. Dziękuję Wam za uwagę i wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy Was do subskrypcji tego kanału, do zobaczenia innych odcinków właśnie podcastu oraz do odwiedzenia naszych profili. Dokładnie. Shreya oraz Satinba. Satinba. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. I dziękuję Wam za słuchanie.